Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Everlasting Summer. Znowu śpiewają nam ptaszki i przyczepi mi się Content ID znowu od tej firmy, co to tam się zajmuje medytacjami, więc staram się to zagadać, ale zapewne nic z tego nie będzie. Zatem dzisiaj niestety muszę wybrać sam to, co jest do roboty, ponieważ... No, nie napisaliście mi, mój najwierniejszy fan również mi nic nie napisał, ale to prawdopodobnie dlatego, że jeszcze tego nie obejrzał, bo to on sobie lubi to oglądać po nocy, a ja niestety muszę to już nagrać, więc sam sobie wybiorę i jeżeli ktoś się domyślił albo się nie domyślił, idziemy najpierw na bus stop. I tak wydaje mi się, że kolejność nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia, więc... Ja na miejscu Shurika bym się w kiblu schował. Ale jak już widziałem, do kibla nie mogliśmy iść. Okej. No dobra, ja się tutaj nie spodziewałem. No iśmy się wpierdolili. Dobra, co potrzebujesz? No i co? Czyli czekajcie, to w lesie byłaby pewnie Uliana. Na plaży Slavia. I co tam jeszcze było? W sumie cholera wie. Dobra, idziemy z Miku, czy nie idziemy z Miku? Kurde, cały czas zazwyczaj byłem takim... No. Zazwyczaj dobrze. Chciałem dla wszystkich dobrze, więc... Idziemy z Miku, no idziemy. Może się okazać, że podejmuję właśnie najgorsze decyzje w całej grze. Słynne ostatnie słowa. O! Czyli jeżeli od niej nauczymy się, to istnieje szansa, że zagramy dla Alisy i przestanie na nas patrzeć, tak jakby chciała nam urwać łeb. Że my mamy się nauczyć tego jednego? Czy do tego nawet małpa po trepanacji czaszki z połową mózgu i artretyzmem by się nauczyła w stosunkowo szybkim i to w dodatku skończonym czasie?
Okej, musiałem na chwilę wstrzymać nagrywanie, pewnie i tak nic nie zauważyliście, więc jedziemy dalej. Aha, spoko. Świetnie. Cudownie, idealnie śpiewa. Czy nie mogłybyście sobie dziewczyny założyć razem zespół? Alisa by sobie pobrzdąkała na gitarce, a ty może, no, zaśpiewałabyś te okrzyki godowe? Okej, i co będziemy mieli? Kolejny ten? Tak, będziemy mieli. Czyli tak. Możemy iść. To co? To teraz dymamy do lasu. Ja pierdykam, to jest po prostu las, cztery drzewa na krzyż i oni się martwią, że oni się tam zgubią. I kogo tutaj spotkamy? Tutaj spotkamy Ulianę. Tak obstawiam. Albo wiewiórki. Aha, zapomniałem, że te dziwne prysznice są w środku lasu, bo najlepiej jak cię komary w dupę gryzą, jak coś robisz. Takiego. Okej. Mamy tego przygłupa. Kurde, wyglądasz, jakbyś jednak miał pomysł, gdzie on poszedł. Idealne nawiązanie. W sumie te same czasy. A co, chcesz mnie pooglądać?
O, oh, Jezus. Normalnie jak z magazynu. Jeszcze ta muzyka. Wygląda jak rosyjski Ken. Rosyjski komunistyczny Ken. Jak żeśmy się już poplumkali, pooglądali elektronika z gołą klatą, to można iść dalej. Sorry, ziewnęło mi się. Nie wiem, czy to było słychać, bo nie widziałem na heblu. O nie! Nie może być, stąd się nie da wyjść. No ona zawsze ma minę taką, no było wcześniej napisane, że rzuciła minę, która nie zalecała większej ilości pytań. To ja tylko dodam, że ona ma zawsze taką minę seryjnego mordercy gwałciciela. Ja wam mówię, on się chowa w kiblu. Tylko, że nie chcecie nas puścić do kibla. W niego ciężkie seranie złapało od rana po tych wszystkich specjałach stołówkowych. A pomyślcie sobie, że jeżeli to jest taki komunistyczny czyściec, ten cały obóz, to z racji tego, że Shurik był bardzo dobrym komunistą, to teraz trafił do komunistycznego nieba. I zamiast cały na biało, jest cały na czerwono. Viola. Okej. Słuchajcie, nie wiem, co wy na ten temat myślicie, ale ona po prostu chce nas wydymać, no. Nie ma innej opcji.
i mamy tutaj... Sorry, pociąga mi się nosem trochę. Gabinet pielęgniarki. Moda sowiecka. Czemu się teraz zbierało na wyobraźnię? Dobra. Mamy Lenę. Jest podpisane w szafce Cyjanek. Dobra, wiemy, że jedna. Jezusie, na motorze, jak ziewam. Sorry. Pewnie spora część z tych ziewnięć, pociągnięć jest na nagraniu obecna, no ale nic na to nie poradzę. Jest za 15 północ, więc... A dziś jakiś taki zmęczony jestem. No dobra, to teraz z racji tego, że mamy, powiedzmy, jakiś sensowny wybór i nie jest to druga minuta filmu, to sobie ten odcinek zakończymy. Poza tym dodatkowo jestem zmęczony i raczej nie wydaje mi się, żeby cokolwiek sensownego tutaj mówił i żeby to w jakikolwiek sposób było dzisiaj przyjemne dla was, więc możecie wybrać dla mnie odpowiedź na pytanie, to znaczy naszą opinię na temat stroju potencjalnego dla Leny, i będzie to: tak, wyglądasz w nim przepięknie, że właściwie wyglądałabyś w nim przepięknie, albo tak, tylko pytam, czy ci się podoba. Więc wybierzcie sobie, napiszcie w komentarzu, tylko tym razem się nie spóźnijcie, ponieważ zazwyczaj mógłbym to nagrać jeszcze... No bo dzisiaj mamy, jak to nagrywam, mamy środę, więc mógłbym to nagrać w czwartek rano, ale piątkowy odcinek będę musiał nagrywać w czwartek i to koniecznie, ponieważ w piątek po prostu cały dzień mnie nie ma, więc wszystkie rzeczy na piątek będą nagrywane w czwartek, więc musicie się wyrobić, dlatego tak wcześnie publikuję te odcinki. Dobra, bo się rozgadałem. W opisie znajdziecie link do playlisty, w której są wszystkie przeszłe i przyszłe odcinki. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Zostawcie komentarz z odpowiedzią na moje pytanie, z wyborem między tymi dwoma opcjami. Zostawcie suba, jeżeli go jeszcze nie macie. Zostawcie dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnej mojej wrzutki. Wtedy po prostu YouTube będzie nawalał powiadomieniami, gdzie się tylko da. Jest to irytujące, zgadzam się, ale przynajmniej będziecie wiedzieć, kiedy coś wrzucam. Zatem miłego...
sumie jutro wolne, więc miłego wolnego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.